7 lat bez Piotra Skórzyńskiego. To się wydaje trochę trudne do wyobrażenia, że to się wszystko jakoś kręci, a jego nie ma. Mogę sobie wyobrazić jego publicystykę. Może mogę sobie z trudnością wyobrazić jakąś jego nową książkę, którą prawdopodobnie by napisał. Zresztą z tego, co napisał, dałoby się zrobić niejedną książkę. Myślę, że cieszyłby się bardzo z tego, co stało się w drugiej turze wyborów prezydenckich, ale ponieważ był człowiekiem trzeźwym, wiedziałby, tak jak każdy trzeźwy człowiek, i tu na tej sali pewnie jest dokładnie tak samo, że zrobiliśmy pierwszy krok. Ważny, ale jeden. I tak naprawdę to dopiero teraz wszystko się zaczyna. Dopiero teraz musimy patrzeć na każdy następny krok, stawiać go bardzo ostrożnie. Odważnie, ale ostrożnie. To wbrew pozorom nie jest wcale wykluczone. Wiemy bowiem dobrze, z kim przyszło nam toczyć walkę o Polskę. Piotr wiedział to tak dokładnie, tak dobrze, że doszedł do wniosku, że skoro nie może w tej walce zrobić więcej, to po prostu odejdzie. Podjął taką decyzję. Reszta w rękach Boga. Jak wszystko zresztą. Jak Polska, jej sprawy. Wszystko w rękach Boga. Kapituła w składzie. Joanna Waliszewska, Izabela Brodacka-Falcman, Radosław Kieryłowicz-Welkieryłowicz i Wojciech Piotr Kwiatek przyznaje medal w kategorii opoki ducha panu profesorowi Andrzejowi Nowakowi, naukowcowi, wydawcy, obywatelowi. Dziękujemy za mądrą refleksję nad dziejami Polski. Dziękujemy za uczenie myślenia o Polsce w czasach, gdy inni usiłują oduczyć Polaków od myślenia. Dziękujemy za konsekwentne objaśnianie polskich racji historycznych i obronę naszych racji współczesnych. Kapituła w składzie. Joanna Waliszewska, Izabela Brodacka-Falcman, Radosław Kieryłowicz-Welkieryłowicz, Wojciech Piotr Kwiatek przyznaje medal opoki słowa poecie, kompozytorowi, publicyście, panu Leszkowi Długoszowi. Dziękujemy za piękne słowa do pięknej muzyki i piękną muzykę do pięknych słów. Dziękujemy za wytrwałe i nigdy nie porzucone łączenie postawy artysty z postawą obywatela. Dziękujemy za odwagę odmowy możnym tego świata uczestnictwa w ich kłamstwach. Państwu, Panu. Szanowni Państwo, członkowie jury, Szanowni Państwo, którzy zechcieliście przyjść na te rozmowy związane z pamięcią o Piotrze Skórzyńskim i na tę uroczystość. Słyszeliście Państwo przed chwilą te, jeśli o mnie chodzi, na pewno niezasłużone laudacje i ten życiorys, w którym pojawiały się różne nagrody, ale to zabrzmi bardzo banalnie, ale ta nagroda w oczywisty sposób, ma znaczenie dla mnie specjalne.
z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że pan Piotr Skórzyński był jednym z najważniejszych, choć na pozór tak może nie wyglądało, ale na pewno był jednym z najważniejszych autorów arkanów. Swój pierwszy tekst, jak pamiętam, przysłał w drugim roku istnienia naszego pisma, w 1996. Była to recenzja. Ukazała się, tak się złożyło, zajrzałem do tego numeru, tuż obok recenzji z tomiku Leszka Długosza. Także spotykają się po raz kolejny. Ale zacząwszy od tej recenzji, która była nie błahą recenzją, ale recenzją w sprawach zasadniczych, z książki poświęconej polemice z wizją człowieka bez właściwości, polemice z antropologicznie kaleką wizją człowieczeństwa. Pojawiły się teksty publicystyczne o najwyższej randze. Gazeta Wyborcza, Narodziny Systemu Władzy. Rok niespokojnego, tego tytułu nie muszę chyba tłumaczyć, co zawierał. Rok niespokojnego słońca, chyba najbardziej wnikliwa analiza, jaką ja znam w każdym razie, która zmieściła się na 20 paru stronach fenomenu kontrkultury 1968 roku. A potem Kultura Dworska III RP też, chociaż wiele osób pisało o kulturze dworskiej III RP, wiele było celnych analiz Wiesława Pawła Szymańskiego, Elżbiety Morawiec, Leszka Długosza tu siedzącego i wielu innych autorów, to ta zwięzła charakterystyka systemu sitw i korupcji, którą przedstawił w tamtym tekście bodajże z roku 99 pan Piotr Skórzyński, wydaje mi się, że właśnie w swojej celności i wielości odniesień antycywilizacyjnych, nie cywilizacyjnych, ale antycywilizacyjnych, nie ma sobie równych. I to jest pierwszy powód, dla którego ta nagroda jest dla mnie ważna, że to oczywiście ja mam dług wdzięczności wobec Piotra Skórzyńskiego jako autora pisma, które miałem zaszczyt i przyjemność redagować. Ale drugi powód jest chyba jeszcze ważniejszy. Także będący, mający postać długu. Długu wobec człowieka, który stał się symbolem niezłomności. Niezłomności, o którą trudniej było w III RP niż w PRL-u. Chociaż tak wielu tak łatwo szydziło, że odwaga potaniała, że właśnie teraz w PRL-u, przepraszam, w III RP pojawili się jacyś spóźnieni niezłomni. Nie, jak widzimy to, jak mnie się przynajmniej wydaje, z perspektywy już kończącego się 26 roku III RP, licząc od ogłoszenia przez Bronisława Geremka, że pacta sunt servanda, to będzie pojutrze, po pojutrze, przepraszam. Myślę, że możemy stwierdzić, iż to właśnie w tym post-PRL-u, nazywanym III RP, niezłomność była najbardziej wyszydzana i najtrudniejsza do utrzymania. I to właśnie opisał w tekście, który przysłał w 1997 roku do Arkanów Piotr Skórzyński. Opisał to na przykładzie analizowanego przez siebie wywiadu. Wywiadu, który odbył się, to aż się wierzyć nie chce, ale tak było, tę datę nosi. 4 czerwca 1989 roku odbyła się rozmowa, którą redaktor Jacek Żakowski przeprowadził z redaktorem Adamem Michnikiem i opublikował to Tygodnik Powszechny. I głównym przedmiotem tej rozmowy było wyszydzenie postawy niezłomności. Niezłomności, którą zredukował Adam Michnik do postaci z takiego tuż postalinowskiego opowiadanka Sławomira Mrożka, Niezłomny Lucuś. Czyli taki człowiek, który właśnie no, obróciła się scena historii, jak mówi Adam Michnik, tak jak w 1956 roku się obróciła, a ten niezłomny ciągle narzeka na Stalina, na stalinizm, zamiast cieszyć się, że scena już się obróciła i że należy chwalić
z byłymi mordercami. Tylko czy morderca przestaje być mordercą, czy staje się byłym mordercą? Czy złodziej przestaje być złodziejem? Czy kłamca przestaje być kłamcą? Niezłomny Lucuś upiera się, że nie przestaje. A mądry Adam Michnik mówi, że to już nieważne, że scena się obróciła i trzeba znaleźć się na tej scenie. Niezłomny Lucuś na scenie nie mógł się znaleźć. Musiał być wypchnięty, nie tylko wypchnięty, ale wyszydzony. I myślę, że dwa tylko takie symbole, poza tym najbardziej znanym symbolem, znanym i przez to może nie tak dobrym, bo najlepsze tutaj, najtragiczniejsze i przez to najlepsze są symbole postaci zapomnianych, ale symbolem najbardziej znanym takiej postawy niezłomnej jest dla mnie oczywiście świętej pamięci Anna Walentynowicz. Natomiast z tych, którzy zostali zapomniani, to myślę dwie postaci przychodzą mi na myśl. Piotr Skórzyński i pan Jerzy Narbut, także autor wielu tekstów do Arkanów, także zupełnie zmarginalizowany, zepchnięty gdzieś na granicę nędzy. I to właśnie los takich ludzi jak Jerzy Narbut, jak Piotr Skórzyński jest powodem dla mnie do wyrzutu sumienia. Ta nagroda jest ważna jako wyrzut sumienia pod adresem tych z nas, którzy czujemy, że nie sprostaliśmy jakiejś potrzebie solidarności. Solidarności w czasach, które jej wymagały nie mniej niż stan wojenny. I myślę, że ta nagroda ma sens przypomnieć w roli niewygodnego wyrzutu sumienia tego herbertowskiego kamyka w bucie, który powinien nas uwierać, żebyśmy o następnych zapomnianych bohaterach Solidarności przypomnieli sobie w porę. Pan Wojciech Piotr Kwiatek zadał mi pytanie w tym wprowadzeniu do dzisiejszej uroczystości. Pytanie nawiązujące do jakby zasadniczego przesłania czy wyrzutu, który tworzy publicystykę albo nawet coś więcej niż publicystyka, po prostu refleksja historiozoficzna Piotra Skórzyńskiego. Dlaczego zło wygrywa? Tak nam się wydaje bardzo często, że wygrywa. I gdybym uniósł się tutaj o parę centymetrów nad podłogę i powiedział, że znam sam z siebie jakąś odpowiedź na to pytanie, to oczywiście byłbym egzemplifikacją tylko tego zła, które wygrywa, czyli pychy. Jednego z głównych narzędzi zła. Ale łatwo mi udzielić jednak tej odpowiedzi na pytanie, bo nie ja ją wymyśliłem. To jest nauka Kościoła. No, grzech pierworodny jest podstawą złych wyborów naszej wolnej woli, którą zostaliśmy obdarzeni. Nie wybieramy dobrze, a mamy prawo wyboru. I właśnie ulegając podszeptom takich łatwych spełnień w tej samej sekundzie obietnic, dokonujemy takich wyborów, jakich dokonała choćby ostatnio, nawiązując do tej książki pani Królikowskiej Avis, Irlandia, wydawałoby się ostoja na drugim biegunie Europy w stosunku do Polski, ostoja katolicyzmu, wybierając cywilizację śmierci, można tak to najkrócej określić słowami świętego Jana Pawła II. I patrząc na mapę Europy właśnie z takiej perspektywy szerokiej, jaką chwytał w swoich tekstach Piotr Skórzyński, na Europę, na tę kolebkę cywilizacji zachodniej, widzimy, jak załamał się jeden bok trójkąta najwcześniej, najbardziej tragicznie, Hiszpania. Od lat 30. przecież, od tej rewolucji, którą rozpoczęły rządy Frontu Ludowego w 1935-1936 roku. Wiemy oczywiście, że jest też Hiszpania katolicka, ale ona jest w coraz większej defensywie. Widzimy, jak w tej Hiszpanii główna partia mieniąca się prawicową, partia ludowa, jest finansowana, cała jej młodzieżówka, przez
Władimira Władimirowicza Putina. Taka to jest prawica, prawda? Widzimy, jak inne partie prawicowe we Francji, w innych krajach korzystają z tego samego źródła moralnej regeneracji, mówię to oczywiście z ironią i w cudzysłowie, czyli z pieniędzy idących z Moskwy. I widzimy, jak teraz ten drugi filar trójkąta europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej, najstarszy i może najbardziej zasłużony obok Hiszpanii, Irlandia, także kruszy się. Co dzieje się z trzecim filarem wschodnim, z Polską? I tutaj jest jakby moment chyba także wart przywołania dzisiaj. Moment nadziei, że właśnie to, że zło zwycięża, jest tylko naszym złudzeniem, bo zło może zwyciężać w danej chwili, ale mamy gwarancję, słowo Pana Boga, na którym chyba możemy polegać, że zło nie zwycięży, że bramy piekielne nie przemogą. I oczywiście wielokrotnie popadamy w zwątpienie, ale przychodzą w naszych dziejach takie momenty jak 24 maja 2015 roku, kiedy ta nadzieja znowu rozświetla nasze serca, nasze twarze. Przypominamy sobie, że kiedyś mieliśmy te nadzieje i potem przyszły rozgoryczenia, ale tych nadziei nikt nam już nie wydrze z serca, tego światła, które się zapaliło 16 października 78 roku, tego światła, które paliło się przecież w sierpniu 80 roku. Mówię o doświadczeniach mojego pokolenia. Starsi mają może więcej takich doświadczeń. Młodsi ich nie mieli i to jest bezcenne, że młodzi ludzie pierwszy raz mają takie doświadczenie. Bo kiedy pytałem swoich studentów na seminarium, jakie oni mają największe przeżycie zbiorowe, jeszcze rok temu, to mówili, no pogrzeb Jana Pawła gdzieś tam w bardzo wczesnej młodości czy dzieciństwa pamiętają, smutna oczywiście okoliczność, przyznanie Polsce organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej, no bo oni nie żyli w 78, w 80. Teraz myślę, ci, którzy głosowali na Andrzeja Dudę, mają, mówię o tym najmłodszym pokoleniu, to poczucie, że coś się udało przełamać, przezwyciężyć. I ci, którzy głosowali na Pawła Kukiza, na pewno tak samo, podobnie. Jest jakaś nadzieja. Czy ona się spełni? Pamiętajmy o tym, od czego zacząłem odpowiedź na pytanie pana Wojciecha Piotra Kwiatka, że przecież stan naszego upadku się nie zmienił, ale możemy wybierać dobrze. Natomiast zawsze jesteśmy narażeni na pokusę złych wyborów. Każdy z nas wie to z własnego doświadczenia. Myślę, że ta nagroda, to przypomnienie protestu przeciwko złu przypomina nam dobitnie słowa, które kiedyś powiedział Błażej Paskal. Prawda i przemoc nic wzajemnie przeciwko sobie nie mogą. Przemoc nie jest w stanie zabić prawdy. Przemoc nie jest w stanie zabić ludzkiego dobra. Dobro też często przegrywa w starciu i prawda w bezpośrednim starciu z przemocą. Ale ten wybór, który jest nam dany, wybór prawdy, wybór dobra jest zawsze możliwy. I myślę, że pan Piotr Skórzyński, wybierając w głębokiej tajemnicy oczywiście własnej osoby, przemoc przeciwko sobie samemu, przeciwko prawdzie życia, tej prawdy przecież nie zabił, tej prawdy, którą reprezentował całą swoją twórczością, całą swoją niezłomnością i która jest dzisiaj dla nas wyrzutem sumienia i jednocześnie drogowskazem, żebyśmy odszukali tych innych niezłomnych lucusiów wyszydzanych wśród nas, żebyśmy pomogli ich pokazać tym, którzy dzisiaj dopiero zaczynają swoje publiczne życie, albo tym, którzy widzieli tylko celebrytów sławy, wolności, żebyśmy mogli razem cieszyć się tą nadzieją, którą dał nam 24 maja. Bardzo żałujemy, że
nie ma w tej nadziei współcześnie, tu obok nas, ale jest gdzie indziej. Pan Piotr Skórzyński. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Czuję się niepewnie, to oczywista oczywistość, jak to już klasycznie obowiązuje, ale w takim natłoku pomieszanych uczuć i ogromnej wdzięczności i satysfakcji, że tu stoję w tych okolicznościach, przy tym portrecie, radości, zaszczycenia i nie mogę pozbyć się pewnego filtru smutku, ponieważ Andrzej to już wypunktował, ten aspekt, ponieważ stoimy z pamięcią o człowieku, który to on właśnie powinien doznać jakieś ze strony, patetycznie powiem, ludzi i świata wdzięczności, uznania, solidarności, zrozumienia. Niestety nie było mu to dane, tak się nie zdarzyło. Pytanie o winy oczywiście wisi i jak może być rozłożone. Jedyne, co możemy zrobić, to utrwalać pamięć o nim, starać się, żeby jego myślenie, jego wizja świata, jego podpowiedzi zostawione w swoich pismach, żeby były obecne, żeby towarzyszyły naszym refleksjom też i dzisiejszym. A dalej westchnienie. Bardzo jestem też zmieszany, ponieważ niech to nie zabrzmi na fałszywą, jak fałszywa skromność. Nie mam zwyczaju, nie mam wprawy, nie mam nawet potrzeby, powiem bezczelnie, znajdywania się w takich sytuacjach, kiedy moja praca jakoś jest wyróżniana, doceniana, nagradzana jakimiś, powiedziałbym, specjalnymi aktami publicznymi. Niezwykle cieszą mnie i dopingują i tych posiadam, powiedziałbym, dosyć. Impulsy takie prywatne, nieformalne, sygnały na ulicy, w internecie, od ludzi. Tak, tego los mi nie poskąpił. Natomiast zawsze byłem, być może to wynika z mojego usposobienia, ale też instytucjonalnie tak ustawiany jako osoba jakaś tam w jakimś rzędzie, w jakimś tle, nigdy nie należałem do osób, tak powiem, spostrzeganych, nagradzanych, komentowanych i tak dalej, i tak dalej. I nagle ta informacja, że przez Państwa zostałem, moja praca, moja postawa i moje podpowiedzi, tak to nazwę w sumie, i te artystyczne, i powiedzmy jakieś podpowiedzi, no takie publicystyczne, zostały spostrzeżone i uznane, że one mają jakąś wartość. To mi dało wielką satysfakcję i przyjemność, że jednak gdzieś ktoś, jakieś gremium zauważa to, ponieważ wiem, jak jestem od dawna wykasowany, to się tak nie powiem, z publicznego obiegu i trudno zauważyć mnie w jakimś takim nurcie, powiedziałbym, czy krytyki, czy publicystyki, czy wychodził jakiejś innej takich obecności publiczno-medialnej. Aż tu nagle znajduje się i to jak. Ogromnie się ucieszyłem, Andrzeju, że będziemy obok siebie i okazuje się, że jest to w pewnym sensie w ogromnym stopniu nagroda też i dla Arkanów, dla tego środowiska, które w gruncie rzeczy ty i paru innych wykreowaliście, skrzyknęliście
i które już jako i dwumiesięcznik, i jako wydawnictwo naprawdę przyniosło tak wspaniałe owoce w propagowaniu pewnych wartości, postawy, jakości. I to jest też to uznanie i nasza satysfakcja, że ta praca też owocuje. Ja jestem osobą taką trochę rozproszoną w percepcji publicznej na tego śpiewającego i na tego piszącego i zdaję sobie sprawę, że na mnie ciąży łatwa taka pieczątka, a to ten gość od miłych, ładnych piosenek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja się tego ani nie wstydzę, ani nie wypieram. Jest to moją wielką przyjemnością, potrzebą i radością, jak wiele rzeczy w życiu ma swoją funkcję i może być, mieć swoją jakość. I wiem, że to też niesie radość wielu ludziom, ale oprócz tej jakby stylistycznej gałęzi od jakiegoś czasu, a właściwie to od zawsze, pisuję też teksty, które są bardziej skupione, które są bardziej pogłębione, czyli wiersze. I te, znowu się nie chcę użalać, ale muszę to wypowiedzieć, kompletnie są przesunięte moją pozycją piosenkarza, piosenkarską i one właściwie nie istnieją w jakimś szerszym dyskursie, ponieważ po pierwsze poezja dzisiaj tak w ogóle jako taka, jako medium jest odsunięta, zmarginalizowana, a po wtóre, jeśli chodzi o przypadek LD, czyli Leszka Długosza, no to tak, skończymy na piosenkach i to wystarczy. Dalej się specjalnie nikt właściwie nie wysili, żeby jakoś trochę to lepiej, uważniej poczytać. Być może coś tam jest jeszcze, czego nie ma w piosenkach. A jednak okazuje się, że znajdują się panie Wojciechu i tacy, i nie tylko panie Wojciechu, którzy to wyodrębniają, spostrzegają i dla których to ma jakąś wartość. Nie ukrywam, że na pewno moje okienko poetyckie w tygodniku w sieci trochę inaczej mnie sytuuje w percepcji społecznej, publicznej. To wyszło całkiem właściwie przez przypadek. Muszę powiedzieć, że nie bardzo wierzyłem, że twórcy tygodnika będą widzieli i usankcjonują potrzebę okienka poetyckiego w obecnym tygodniku o charakterze, co tu kryć, oczywiście głównie politycznym, gdyż te pisma są najbardziej pożądane, oczekiwane i one są pierwszoplanowe na dzisiejszym, na ringu tego dnia i na ringu tego świata, gdzie idzie ten boks, czy nagle okienko poetyckie. Ale ja byłem przekonany, że ze swoją taką irracjonalną wiarą, że człowiekowi oprócz napięć i podpowiedzi tych politycznych, społecznych jest potrzebny dla normalnej higieny duchowej kawałek spojrzenia w inną stronę, na inną okoliczność, na inne aspekty życia, na inny smak, na inną barwę, na inną perspektywę też. Ponieważ to daje poezja, że można pewne te same drobiazgowe dzisiejsze epizody zobaczyć w szerokim kontekście historycznym, czasowym i one inaczej sytuują nasze myśli, nasze myślenie. I tak spostrzegam swoją funkcję jako redaktora tego maleńkiego okienka, niestety dla mnie za małego, bo czasami bardzo bym chciał zmieścić choćby jakiś mini komentarz, mini jakąś sugestię, czy podpowiedź, czy informację związaną lub z tą okolicznością, lub z autorem zwłaszcza. Na to nie ma miejsca, jak się okazuje. No i tak się nawzajem, że tak powiem, tam uładzamy w tej przestrzeni. Poza tym jeszcze przechodząc do tego mojego redaktorskiego wyczynu jako szefa tego okienka, wziąłem sobie za cel
przybliżenie, przypomnienie dzisiejszemu czytelnikowi, często młodemu, a często czytelnikowi, który nie miał możliwości całej galerii postaci poetyckich, autorów, którzy z różnych powodów nie byli obecni, nie komentowani, zapomniani, których teksty nie były publikowane. I oprócz moich wierszy, które tam umieszczam, przecież no, przypominam głównie autorów z dwudziestolecia i z czasów powojennych, których historia w ten sposób ustaliła, umieściła ich biografię, że no, byli od no, nożyczki do tego się służą. Może, żeby nie przedłużać mojego tutaj mojej samoanalizy, mojej postawy i moich zadań, skończę jeszcze czymś takim. Zanim przeczytam, Państwo pozwolą parę wierszy, które chciałbym, żeby były jakieś uzupełnieniem, taką refleksją. Oczywiście znalazłem się w Krakowie i sam z siebie jako tak zwany wolny artysta w środowisku najbardziej do tego predestynowanym i na tym skupionym, czyli w kabaretowym środowisku Piwnicy pod Baranami. Wcale to nie było takie wesołkowate, muszę powiedzieć, jakby się mogło wydawać. Było tam wiele trzeźwych, gorzkich uwag, refleksji, spostrzeżeń, no, ubranych w konwencję kabaretową, bo takie to było miejsce, tego wymagała konwencja, ale to wcale nie były tylko, powiedziałem, powierzchowne stylizacje, śmichy, chichy. Można tam było, jak z niejednego gorzkiego utworu w teatrze, wyjść z głową pełną różnych refleksji. Ale tak to funkcjonuje w tej opinii, że kabaret to kabaret i sztuka powinna być absolutnie wolna, nieskrępowana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak rzeczywiście mniemałem. Uważam, że artysta, poeta powinien być człowiekiem wolnym, nieskrępowanym. Każda rzeczywistość, każda stylistyka i tak dalej do wykorzystania. Od jakiegoś czasu jednak stwierdziłem, że nie mogę porzucić pewnego zobowiązania, użyję słowa obywatelskiego, jako autor, jako poeta, zwłaszcza publikując w sieci, zwłaszcza wobec faktów, wobec zdarzeń bieżących miesięcy i lat, i nie mogę nie zaangażować jakoś tych swoich wypowiedzi poetyckich. Ja nie wiem, czy to są specjalnie lepsze czy gorsze wiersze, moim głosem, korzystającym z formy poetyckiej, nie mogę po prostu poświęcać li tylko od powiedzmy twórczości jakiejś tam lirycznej, neutralnej i tak dalej, i tak dalej. Muszę zauważyć konieczność pewnej oceny, pewnego wyboru, i to nie jest proste utrzymać to w jakimś skrócie, w formie poetyckiej, czemu służą formy publicystyczne, a jednak, jak może Państwo macie kontakt, staram się zasygnalizować tym sposobem, jaki daje język poetycki, metafora, no, jakąś wybór, jakieś przypomnienie, jakieś ukłucie, jakiś wyrzut, który może być skrótem wyrażony w poezji, która jest środkiem czasami silniejszym niż wiele, wiele słów, bo pewien skrót, pewien obraz łatwiej wchodzi i mocniej się w nas rysuje, także i emocjonalnie. Ale jak miną burze, ta nasza szalupa, na której płyniemy, przejdzie przez te wzburzone żywioły, to może wrócę uwolniony od tych moich obowiązków, jakie nawet i na swoją poezję nałożyłem,
żeby jednak śledzić i trzymać ten puls także w tej formie, tak jak to on się rozwija i jak i to, co mu grozi. I wtedy w spokojnych, sielskich czasach na jakimś brzegu, na jakiejś cichej werandzie, chętnie bym siedział i pisał wiersze o przepływających obłokach i pięknych ogrodach. Wyłącznie już tylko. A jakbym sam nie pisał, to może sięgałbym do lektury, no powiedzmy, Staffa, Horacego i tak dalej. Z duchami bym pogadał. Drodzy Państwo, pozwólcie w uzupełnieniu przeczytam może dwa, trzy wiersze z ostatniego mojego tomiku, który ukazał się właśnie w Arkanach. Nazywa się on, opatrzony jest tytułem Pamiętać. Nie wiem, czy już był w Warszawie, czy nie był w Warszawie ten tomik obecny. Być może szczątkowo był. No, właśnie nie wiem, to myślę, że jakoś to się gdzieś powinno w Warszawie też pokazać. Przeczytam Państwu trzy wiersze z tego zbioru wierszy, które polecam pamiętaniu z różnych powodów. I powiedziałem, i społecznych, i politycznych, i osobistych, i jeszcze jakich tam. Oda do mowy kresowej. Witaj gałązko mowy kresowej. Po długim milczeniu twój zaśpiew znowu słyszę. Te same pieśni i pacierze u naszych korzeni i groby jednakowo bliskie. Bliźniacza witko od wschodniej strony, witaj mi i wybacz. W piśmie nie mogłem cię przygarnąć, ponad zasieki ze słowem pociechy przedrzeć się przez eter do ciebie pobiec. Było to możliwe? Czas zły rozdzielił. Wiem, krępowano oddech. Transportami w syberyjskie śniegi wywożono pamięć, lecz wiem z daleka i nie wszystko. Dziś na ulicach miasta mego słyszę, jak krzątasz się zlękniona. Uboga czasem tak kuzynka z czemodanem w dłoni nieśmiało w progi domu wchodzi, niepewna, jak ją po latach przyjmą. Swoi czy nie swoi? Witam cię z radością i ze skruchą. Ty nie jak gość tu, ale domownica. Ty masz tu prawo, jak po usłanej kontuszami drodze królewskiej na Wawel prosto do siebie iść. I jak po swoje. Z ciebie się przecież kiedyś wywiodły księgi Adama, testament Juliusza, gałązko mowy wschodniej, zruszczona, potargana burzą, pomiędzy tymi sarkofagi. Ty jesteś tu jak laur, najtrudniej doniesiony. Może teraz z końca przeczytam Państwu dwa wiersze. Jeden z nich to podpowiedź miasta, w którym żyję, i pewnego artysty, który w to miasto jest szczególnie wpisany i po którym rzeczywiście zostało dużo śladów, jak mało po jakim artyście. Myślę o Wyspiańskim i myślę, że choćby tylko za dwie jego realizacje to miasto i Polska, bo Kraków należy do nas wszystkich jako nasze wspólne zbiorowe świadectwo, jako świadectwo nas wszystkich przez wszystkie wieki. I myślę, że to miasto choćby tylko za te dwie realizacje powinno wystawić mi pomnik. I ma, ale nie taki ten pomnik. I nie tam. Myślę o Wyspiańskim i oczywiście choćby tylko o Weselu i o Kościele, no jako pewnej kwintesencji Wyspiańskiego.
myślenia i jego sztuki, a drugi obiekt, jaki posiadamy, to Kościół świętego Franciszka. U Franciszkanów to, co tam zostawił. Ten w końcu młody człowiek. A ja mam taki cykl, który nazwałem Ballada o sojuszu róży z chochołem, którym od czasu do czasu, do którego to cyklu dorzucam wiersze, które przez lata mi się zbierają w jakimś takim moim kontynuowanym dyskursie właśnie z ideą, z motywami, z życiem Wyspiańskiego. Ten wiersz jest taki. W ogrodzie niegdyś Stanisławowym, w kraju nad Wisłą, w strefie wciąż nie nadeszłej wiosny, patrzę na ciebie różo i smutek trawi myśli moje. Ucho przykładam i rękę trwożnie i czekam szeptu, szukam tętna. Smucę się i boję. Tyś zapomniała, różo, nie śnisz już wiosny z poety srebrnych snów z pokoleń upragnionej. Widzę twój sojusz, różo, jak niegodny. Powtarzasz kłamstwa, w chocholim gniesz się tańcu chętna. Nie brzydzą cię objęcia tępej władzy, ni kwaśno mdlący zapach słomy. O różo dawna, jasna, na polską modłę piękna, w królewskich niegdyś tu ogrodach i przy włościańskiej bronowickiej chacie z jednego szczepu prowadzona, w triumfu czas z wdzięcznością do rycerskiej zbroi wzięta, w koronach, w wieńcach dożynkowych, wysoko unoszona różo Madonny i tej dziewczyny grodgerowskiej, rzewnie kwitnąca u powstańca grobu, zdrętwiała. Dziś już niepamiętna, wszak bez przymusu, z własnej woli chętna, bez zawstydzenia trwasz w przymierzu jak niegodnym, w ogrodzie niegdyś Stanisławowym, u stóp Wawelu, przy tobie różo, i ja stoję, smucę się i lękam. Dzień zmierzcha, ponure niebo od zachodu, wiatry od wschodu z grozą ciągną. Kraków, 9 kwietnia 2013. Przeczytam jeszcze wiersz z tego tomiku, który ma datę Kraków, kwiecień 2014. Jakoś w tym kwietniu. Pamiętać. Pamiętać. To znaczy być dalej twoim posłańcem tu, na tym świecie. Trzymać się za rękę, choć dzień daleki, nie ta okolica. Wciąż trzymać się za rękę w tamtej chwili, gdy nieba reset, ziemia spod stóp leci. Odtąd na całą twoją wieczność pamiętać, to widzieć cię w drobiazgach, w codzienności. Na horyzoncie rozpoznawać sylwetkę, odwijać cię spod powieki, rozpoznawać jak refren, jak powracające ptaki, z niewidzialnym zasiadać przy stole, wtrącać twój głos do rozmowy, pamiętać, to być wiernym, ponad interes, ryzyko opłacalności. Wszelaką koniunkturę, niestrudzenie i odważnie pytać, skąd zdrada przyszła i czyja wina. Nie milczeć, kiedy upokarzają twoje imię.
kneblują zdanie, zadeptują Twoje ślady. Pamiętać to umieć dochować wiary, że sprawiedliwość, miłość, prawda to kategorie nieprzynależne do żadnych tu układów, lecz desygnaty zasady innej, spoza, nie stąd. Czujnikiem żywym tego rezonansu jesteś. Pamiętać. Żyć, jakby się miało zaraz za chwilę po imieniu odezwać do siebie, a z odwróceniem głowy, jakby się miało znowu spojrzeć sobie w oczy. Dziękuję Państwu bardzo. Zawsze tę uroczystość kończymy pieśnią, hymnem Solidarności do słów Jerzego Narbuta. Solidarni, dziś jest ten dzień. Nasz jest ten dzień. Bardzo prosimy o powstanie. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być, bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, każdy z nas gotowy musi być, bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, zjednoczmy się po jeden.